Cześć, tu Ernest. Skin Ninja zawitał już do wielu szafek. Ale to nie koniec serii ikon w Fortnite. W oficjalnym poście na ten temat Fortnite dało znać, że m.in. Loser Fruit też stanie się częścią serii ikon. Co ciekawe, Loser Fruit wzięła udział w konkursie Boogie Down z 2018 roku. Ten oficjalny konkurs Fortnite polegał na tym, że najlepszy pomysł na emotkę zostanie dodany do gry. Swoim tańcem zajęła 5. miejsce. Dowiedziałem się o tym dzięki jednemu z moich widzów i no, może dodadzą jej taniec w niedalekiej przyszłości. Dalej w temacie skinów to, o co biega z tą postacią? Ten skin i cały jego zestaw nie ma dopisku, że pojawi się w sklepie. To wzbudziło ciekawość wydobywców danych i możliwe, że już znamy przeznaczenie tego zestawu, ale po kolei. Współpraca Fortnite i Samsunga zaowocowała aż 3 ekskluzywnymi pakietami skinów, które wyszły na światło dzienne wraz z nowymi flagowcami Samsunga. Wygląda na to, że w tym roku doczekamy się kolejnej takiej współpracy. Samsung we wtorek, 11 lutego, zaprezentuje ich najnowsze i najlepsze telefony na scenie jak co roku. Zapytani o to, co wiedzą na temat tego skina, odpowiedzieli: nie mamy na razie żadnych informacji na temat tego skina, który wygląda dobrze swoją drogą. Puszczenie oczka. Sugerujemy obejrzeć transmisję na żywo z eventu Galaxy Unpacked 11 lutego. Być może ogłosimy coś na temat nowego skina. Kto wie? Okej, więc żaden z pracowników Epic Games, ani Samsunga, nie może ujawnić, czy ten skin będzie skinem ekskluzywnym, dopóki ta informacja nie stanie się oficjalna i publiczna. Warty uwagi jest też to, że ten skin ma tylko jedną ikonę w plikach gry i brak dopisku, że pojawi się w sklepie. Tak samo jak pierwsza wersja ikonika. W pewnym momencie ta pierwsza wersja została usunięta z plików gry i zastąpiona nową wersją ikonika. Przy okazji wygląda podobnie. Ten nowy skin to taka damska wersja. Wydaje mi się, że te wszystkie podpowiedzi dają nam znać, że to będzie kolejny owoc współpracy Fortnite i Samsunga. W tym temacie pozostało nam tylko czekać do 11 lutego, czyli do dnia, w którym przekonamy się już oficjalnie, co tym razem będzie do odebrania na nowym telefonie Samsunga. Może się też okazać, że ten skin będzie należał do nowego pakietu startowego, ale moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że to nowy skin Samsunga. Poza tym, w brazylijskiej zakładce z wiadomościami Fortnite, tuż przed zmianą sklepu, przez pomyłkę pojawiła się taka oto wiadomość. Te skiny jednak nie pojawiły się w dzisiejszym sklepie, więc może wejdą już jutro. A już nie w temacie skinów to, Blue Drive wstawił na swój kanał YouTube oficjalny zwiastun mapy Life Run. Jest on jednym z autorów tej wyspy. Dzięki temu zwiastunowi dowiedzieliśmy się, o co mniej więcej chodzi w tym trybie. W skrócie, kilku graczy za zadanie ma uleczyć Jonesów, którzy będą schowani w różnych miejscach na mapie. Wygrywa ta osoba, która ukończy ten cel najszybciej z drużyny. Co najważniejsze jednak, jest to współpraca Fortnite z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. 19 stycznia kilku bardzo znanych twórców rozpocznie transmisję na żywo z tego trybu. Całe to wydarzenie ma na celu wypromować akcję charytatywną prowadzoną przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Podczas streamów i oczywiście poza streamem będzie można przekazać donaty na ten szczytny cel. Na koniec 200-osobowe lobby w Fortnite? Tifu podczas jednego ze swoich streamów niechcący pokazał prywatną rozmowę z pewną osobą. W jednej z wiadomości Tifu został poproszony, aby zapisać się na testy, ponieważ Epic Games szuka 200 osób do testów serwerów. Przez ten mały wyciek zaczęły krążyć teorie, że może chodzi o 200-osobowe lobby. Realistycznie jednak Epic Games prawdopodobnie szukało 200 osób po prostu do testów. Testowe mecze odbywałyby się na 2 serwerach, po 100 osób jak zawsze. Na koniec mała ciekawostka. W grze przez kilka godzin był błąd, który pozwalał na wylądowanie bez używania lotni. Trik polegał na tym, że trzeba było się ustawić idealnie nad dowolną tyrolką. Z jakiegoś powodu gra raz na jakiś czas pozwalała nam wejść na tyrolkę pod nami, nawet jeśli była bardzo daleko. Teraz to prawie działa. Coś mi się wydaje, że to zostało znerfione. Czasami działa, a czasami w ogóle. W tle teraz widzicie kilka moich prób. Raz mi się udało, tak trochę, ale nie działa to już tak dobrze. Za którymś razem kompletnie zepsuła się tyrolka. I no, sami widzicie, nie wiem jak to opisać. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.